Cześć, z tej strony Gośka. W tym nagraniu chcę się z Wami podzielić moim doświadczeniem w korzystaniu z nakładek na buty, które w dużym stopniu redukują ryzyko poślizgnięcia się na lodzie i na śniegu, a tym samym bardzo ułatwiają poruszanie się w trudnych warunkach zimowych. Na początku tego nagrania chcę zaznaczyć, że na rynku znajduje się wiele modeli tych nakładek i mogą się one różnić między sobą, na przykład jakością materiału, z jakiego zostały one wykonane, jakością samego wykonania, a także w pewnym stopniu wyglądem i kształtem. Natomiast sposób korzystania z tych nakładek jest taki sam. Teraz postaram się jak najlepiej potrafię opisać, jak wygląda taka przykładowa nakładka i opisać sposób korzystania z takich nakładek. Więc nakładki wykonane są z gumy i swoim kształtem bardzo przypominają kształt sandała. Podeszwa nakładki pokrywa podeszwę buta. W podeszwę nakładki wmontowane są metalowe kolce, które wbijają się w śnieg i w lód i właśnie tym sposobem powodują, że nasz but, na którego nałożona jest ta nakładka, ma o wiele większą przyczepność i jest dużo bardziej stabilny. Cztery kolce umieszczone są pod przednią częścią naszej stopy, tak mniej więcej pod palcami, i rozmieszczone są one w ten sposób, że dwa z czterech kolcy znajdują się blisko prawej krawędzi stopy, a kolejne dwa blisko lewej krawędzi stopy. Kolejne cztery kolce znajdują się pod piętą i znowu dwa z nich znajdują się blisko prawej krawędzi stopy, a kolejne dwa blisko lewej krawędzi stopy. Co więcej, ogromna większość podeszwy tej podkładki pokryta jest takimi gumowymi wypustkami, które można porównać do takich małych gumowych bąbelków i te wypustki również powodują, że przyczepność naszego buta w tej nakładce jest dużo bardziej efektywna. W tym miejscu chcę również zaznaczyć, że mimo tego, że te kolce są wykonane z metalu i że wbijają się one w śnieg i w lód, to w dotyku są one tak lekko zaokrąglone i może najłatwiej będzie, jak powiem, że nie są one w dotyku ostre, a raczej są one tępe, więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy się takim kolcem zranili, niechcący zadrapali albo w jakiś inny sposób skaleczyli. Natomiast należy zawsze wziąć pod uwagę błąd fabryczny i może zawsze bezpieczniej po zakupie takich nakładek jest sprawdzić, czy te kolce na pewno są dobrze wykonane i czy są bezpieczne w użyciu i czy nie są w żadnym miejscu ostre. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że te kolce są wykonane z metalu, więc może się zdarzyć, że mogą zarysować podłogę, więc jeśli dbamy o jakość podłogi, jeśli nam zależy, żeby nasza podłoga była w bardzo dobrym stanie, to może najlepiej jest je zakładać tuż przed wyjściem i ściągać je z butów tuż po przyjściu do domu, albo też dobrze jest ściągać je tuż po wejściu do jakiegoś budynku, w którym będziemy spędzać jakąś dłuższą ilość czasu. Teraz na tą nakładkę nakłada się na buta dokładnie w taki sam sposób, jak nakładamy sandał na stopę. Czyli na początku musimy odnaleźć przednią część tej nakładki i na ogół to jest łatwe, ponieważ w ogromnej większości tych modeli nakładek ten przód nakładki bardzo przypomina przód sandała i właśnie ten przód nakładki nakładamy bardzo ściśle i bardzo mocno naciągamy na przód naszego buta, tam gdzie znajdują się w bucie nasze palce. Potem naciągamy drugą część nakładki, czyli tył, i tutaj
tył możemy tak rozpoznać, że na tyle znajduje się taki, można powiedzieć, paseczek, który zupełnie wygląda tak jak ten paseczek z tyłu sandałka, który naciągamy na naszą stopę, jakby na tył naszej, na naszej stopy, ponad naszą piętę, tak? I po nałożeniu tej nakładki na buta, ona bardzo podobnie wygląda do sandała nałożonego na stopę. Mam nadzieję, że to porównanie ma sens i że w jakoś jasny sposób i czytelny określiłam, jak ta nakładka wygląda i jak się ją zakłada na buta. W tym miejscu jeszcze chciałam podpowiedzieć, że najłatwiej jest założyć tą nakładkę, kiedy mamy buta założonego na stopę i kiedy mamy dwie wolne ręce i kiedy właśnie dwoma wolnymi rękoma możemy dobrze dopasować tą nakładkę do buta. Teraz chciałam przejść do takich rzeczy związanych z kupnem takich nakładek, więc one są dostępne zarówno w internecie, jak i w sklepach. W internecie na pewno widziałam je na stronie Allegro, a jeśli chodzi o sklepy, to widziałam, że są te nakładki dostępne raczej w sklepach sportowych niż obuwniczych. Ale może coś przegapiłam, więc w sklepach obuwniczych też warto pytać. Te nakładki pasują do różnego rodzaju obuwia, czyli możemy je nosić na butach sportowych, takich typowo śniegowcach sportowych, a także na takich butach bardziej eleganckich, które może zakładamy do pracy albo na jakieś inne wyjścia do miasta. Jedynym rodzajem buta, który raczej na pewno nie będzie pasował do tej nakładki, są buty na wyższym albo wysokim obcasie. Najlepiej te nakładki się sprawdzają, kiedy używamy buty raczej na płaskim obcasie. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest rozmiar. Więc te nakładki są sprzedawane w rozmiarze S, M, L i XL i do tych rozmiarów przypisane są numery butów, czyli na przykład numer M, rozmiar M pokrywa numery, chyba tam było od 34 do 38. Potem L-ka od 39 do 42 i tam XL-ka chyba powyżej. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłam, a jeśli coś pokręciłam, to te informacje też są dostępne w internecie i na pewno też doradzi Wam sprzedawca. W każdym razie, mimo tego, że te rozmiary tych nakładek nie odpowiadają dokładnie rozmiarom butów, to warto znać swój rozmiar buta, ponieważ to jest ważne, żeby dobry rozmiar tej nakładki dobrać. Kolejną ważną rzeczą jest cena, więc według tego, co udało mu się sprawdzić w internecie, cena tych nakładek waha się od 8 do mniej więcej 40 zł. I też ta informacja może się zmieniać, więc ona jest jakby na teraz aktualna, ale jeśli znajdziecie jakieś inne informacje, to no, zawsze to warto sprawdzić na bieżąco po prostu. Ostatnią rzeczą, o której chciałam wspomnieć w dzisiejszym nagraniu, jest to, dlaczego uważam, że te nakładki są tak bardzo pomocne dla osób niewidomych. Więc może zacznę od tego, że jakby zabezpieczanie się przed poślizgnięciem się, przed upadnięciem jest ważne dla każdego naturalnie. Ale osobom niewidomym, które pozbawione są możliwości sprawdzenia wzrokowo, gdzie jest wyjątkowo ślisko, gdzie na przykład jest zamarznięta jakaś kałuża albo gdzie są jakieś niebezpieczne grudy śniegu, taka pomoc może być szczególnie przydatna. Bo mając takie nakładki na butach i zwiększając przyczepność naszych butów, już nie musimy się tak bardzo koncentrować, gdzie stawiamy naszą nogę. Już nie musimy się tak bardzo tego obawiać, że się możemy w każdej chwili poślizgnąć i wtedy możemy naszą uwagę skoncentrować na innych ważnych rzeczach, a mianowicie na przykład na wszystkich punktach orientacyjnych, które są dla nas ważne. Na tych wszystkich informacjach, które zdobywamy przy pomocy białej laski.
na upewnieniu się na przykład, że podążamy wzdłuż krawężnika i że znajdujemy się w dalszym ciągu na chodniku i że podążamy w właściwym kierunku. A na przykład te osoby, które poruszają się przy pomocy psa przewodnika, wtedy mają większą możliwość skoncentrowania całej uwagi na tym, co słyszą dookoła siebie i na tych wszystkich sygnałach, jakie przekazuje im pies. I często się tak zdarza, że jeśli spadnie gruba warstwa śniegu, to naprawdę łatwo jest pomylić drogę. Czasami śnieg zupełnie zaciera granice między trawnikiem a chodnikiem, między chodnikiem a drogą i wtedy pełna koncentracja na wszelkiego rodzaju punktach orientacyjnych jest bezcenna i zwyczajnie nie warto marnować koncentracji na to, żeby za wszelką cenę unikać poślizgnięcia się i koncentrować się właśnie na tym, żeby się nie poślizgnąć. Mam nadzieję, że to rozwiązanie i że to nagranie dla kogoś będzie przydatne. Uważajcie na siebie w tych trudnych zimowych warunkach i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa, pa!